trzeba skończyć z zarządzaniem gospodarką przy pomocy różnego rodzaju publicznych darowizn. Już nie chcę przytaczać po raz milionowy 500 plus i pochodnych, ale po prostu rozdawanie publicznych pieniędzy to jest bardzo moim zdaniem niemądry kierunek i on w pewnym momencie po prostu musi być zmieniony. Druga sprawa to jest odejście od fiskalizmu, bo tak naprawdę przerzucanie spraw finansowych, przerzucanie pieniędzy z gospodarki do sfery publicznej, a ta sfera publiczna coraz bardziej zaczyna funkcjonować jako z jednej strony konkurent dla tej gospodarki prywatnej, a z drugiej strony jako gestor pieniędzy socjalnych, to jest po prostu wyrzucanie pieniędzy przez okno. Prędzej czy później to się odbije na gospodarce. Kolejna rzecz. No, musimy racjonalizować produkty, które się zużywają i które z naszej winy czy bez naszej winy drożeją. Na przykład na różnego rodzaju surowce energetyczne musimy spojrzeć inaczej. Kolejna sprawa. Musimy patrzeć na pracę jako na pewne dobro, pewien czynnik, no zresztą podstawowy czynnik ekonomiczny. I moim zdaniem nie jest dobrym rozwiązaniem wprowadzanie na przykład jednolitego, socjalnie określonego sposobu wynagradzania. Lepsza praca powinna być lepiej wynagradzana, gorsza praca powinna być gorzej wynagradzana, nawet jeśli stoją za jej podwyższaniem poważne argumenty socjalne. Są inne instrumenty niż wyciąganie pieniędzy od pracodawcy tylko dlatego, że sfera publiczna chce być dobra dla tych, którzy zarabiają mniej z powodu, że mniej potrafią.